Oto Andrzej, król importowanych pick-upów ze Stanów i chemii z Niemiec. No co jest, młody? Dawać mi tego w szarej koszuli. Nie do końca wiedziałem, co się wokół mnie działo, ale miałem dziwne wrażenie, że proszku do prania nikt mi już w Krakowie nie sprzeda. Mam już dość waszych rowerów. Zajeżdżacie drogę, przepychacie się na światłach, tamujecie ruch. W tym momencie uświadomiłem sobie, że zostanę poddany ciężkiej próbie. Proponuję czysty układ. My tankujemy za 30 zł, ty kupujesz jedzenie i picie za tyle samo. Jeśli przejedziesz na rowerze, na swoim żarciu, mniej niż my na paliwie, to ty i twoi rowerzyści wynosicie się z miasta. Ze swoich ludzi wyznaczam zawodowca. Da ci popalić. Bezwzględny żołnierz. Zachar. No pięknie. Zacha przyjechał Priusem. Po wymianie nieco udawanych uprzejmości i kontrolnym sprawdzeniu mojej wagi, obaj paliliśmy się do jazdy. A czekała nas niezwykła trasa. Droga wiodła przez mocno pofałdowane tereny Małopolski. 110 km w jedną stronę. W każdą stronę 1,5 km przewyższeń. I to właśnie ukształtowanie terenu rzucało wyzwanie nie tylko hybrydowemu Priusowi, ale też mięśniom moich nóg. Zaczynamy! Na nas zerujemy przebieg dzienny, gdzie też mamy licznik tutaj. Nie tylko kilometrów, ale też licznik, który jest co prawda tutaj podany euro, ale to jest wyskalowane w złotówkach. Więc jedziemy. Za górą. Całe szczęście, kiedy kończy się podjazd, jest taka zasada. Zaczyna się zjazd.
pierwsze metry były mocno pod górę, więc mieliśmy spalanie nawet 20 na 100, ale już po przejechaniu kilkuset metrów zaczyna się stabilizować. Mamy już poniżej 8, myślę, że za 2 minuty zobaczymy już w okolicach 5 i do 3, bo tam mniej więcej w tych okolicach 3 na 100 będziemy prawdopodobnie poruszać się przez większość trasy. Aby nasz samochód spalił jak najmniej, musimy doprowadzić do tego, aby zużywał jak najmniej energii tu na pokładzie, a więc upewniamy się, że mamy wyłączone podgrzewanie foteli, wyłączoną póki co klimatyzację. Na zewnątrz mamy 9 stopni, więc to będzie zupełnie niepotrzebny wydatek. No i cóż, jesteśmy w trybie eco, tutaj na drive mode wybrałem tryb eco, tu mamy na wyświetlaczu stosowną informację. Przejechaliśmy 2 km, średnie spalanie spadło z 22 na początku do 2,2, 10-krotnie, a to dopiero początek. U mnie dosyć szybko pojawił się pierwszy problem. Nie zwróciłem uwagi, że na 200 km będziemy mieli 1,5 km przewyższeń, co nie jest olbrzymią wartością, ale znacznie zwiększa moje spalanie. A ja kalorie przeliczam na złotówki. Przydanie jest tu pięknie. Tak jak wiecie, do wydania mamy w sumie 30 zł na paliwo i przypuszczam, że część tego budżetu pójdzie też na jedzenie dla nas, bo w końcu też musimy coś spożyć w trakcie tej długiej podróży. Na ten moment przejechaliśmy za 2,84. Na 33 km dogoniliśmy Daniela. Jak widać, nie ma akurat łatwej pracy, bo pedałuje pod górę i musi się do tego teraz bardzo mocno przykładać, jak widać. My z kolei, nie wiem ile on zużył jedzenia i wody, natomiast my póki co mamy na liczniku 3 złote 63 grosze. Tyle zużyliśmy paliwa na tym odcinku. No i chyba jeszcze przez chwilę będziemy go osłaniać przed różnymi szybko jeżdżącymi tutaj kierowcami na tej drodze, ale za chwilę będziemy musieli go wyprzedzić, bo to nie jest nasze tempo. I ja również wyprzedzałem maruderów. Tak jak zapowiadałem, mijamy jakiś sklepik, więc sięgamy po kasę i część budżetu trwonimy na batonik. Ciekawa decyzja. Czy ten zakup nie przeważy, aby szali zwycięstwa na korzyść Szajbajka? Moje pierwsze zakupy. Woda, która ma jak najwięcej kationów i moje kalorie. Za kalorie bananowe płacę 3,99 za kilogram. Jeden taki bananik to jest 100-paręnaście kalorii. A tu mam nie tylko wodę, ale mam też wszystkie jony, które potrzebuję, żeby nie łapać skurczów. Pierwsze 2 godziny, jeżeli w topie z jedzeniem i piciem, to jest po nas. Minęło już sporo czasu, minęło już ponad godzinę. Muszę pamiętać, żeby dużo pić, często jeść i zwracać uwagę na to, ile wydaje złotówek na każdą kalorię. Thank you.
Zatrzymaliśmy się w okolicach Łapanowa na drobne zakupy, picie, jedzenie i tu na stacji paliw pomyśleliśmy, że możemy zrobić takie krótkie wyjaśnienie, dlaczego właściwie do tego konkursu wzięliśmy akurat Priusa. Dlaczego nie hybrydowego Aurisa, którego też przecież moglibyśmy do tego konkursu użyć? Otóż Prius jest pod względem oszczędności jeszcze lepszy z wielu powodów, ale między innymi też ze względu na nadwozie, które jest tak aerodynamiczne, ta nowa generacja ma współczynnik oporu zaledwie 0,24, że nawet przy wyższych prędkościach powyżej 50 czy 70 stawia tak małe opory, że tym samochodem przez większość czasu mieliśmy spalanie w okolicach 2,5, teraz się dosyć stabilnie utrzymuje, zdecydowanie poniżej 3, więc nasze szanse na zwycięstwo tym samym rosną. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mój drugi problem, którego nie przewidziałem, to fakt, że jadę znacznie powyżej 3 godzin. Będę jechał może 7 godzin, a to oznacza potrzebę sikania. Z tym nie byłoby problemu, bo krzaków po drodze pełno. Ale mój kombinezon nie ma zamka z przodu. Ma go z tyłu. To z kolei oznacza, że jestem w stanie go rozpiąć, jeżeli się bardzo wygimnastykuję, ale nie jestem w stanie go zapiąć. Please help me. O, dzięki wielkie. Jaka ulga. Po kilku takich postojach moja ekipa filmowa w postaci Mateusza dobrze wiedziała, jak reagować na takie hasło. Może mi ktoś zapiąć zamek? Ajajajajaj, stała się rzecz smutna. Mamy spalanie 3 litry, tak ładnie, już 3,1 nawet. Tak ładnie nam się utrzymywało na poziomie 2,5, 2,7, 2,9. Jedna większa górka i już mamy 3,1. Jestem załamany. Jak już tak jedziemy eko, to możemy chwilę pogadać do kamery i opowiedzieć o naszym dzisiejszym sposobie na zwycięstwo. Chociaż nagrywałem kiedyś film o ekojeździe i tam doradzałem, że samochód musi być jak najlżejszy, a więc musimy wszystko co zbędne wyrzucić z samochodu. Dzisiaj nie stosujemy się do tych wszystkich rad, bo mamy pełny bagażnik sprzętu wideo, więc skupiamy się tylko na takich punktach, które tu i teraz dla nas są najważniejsze, a więc nie jedziemy za szybko, średnia prędkość będzie pewnie w okolicach 50-60 na godzinę, a druga sprawa, jedziemy bardzo płynnie, staramy się przewidywać sytuację na drodze, nie zbyt mocno przyspieszamy, nie zbyt mocno hamujemy i ta płynność i niewielka relatywnie prędkość, która jednak nie sprawia, że za nami tworzą się korki. To jest nasz dzisiejszy klucz do sukcesu. Szajbajk pewnie zasuwa pod górę, więc zadzwonimy do niego i dowiemy się, jak mu idzie. Dzwoni dwumetrowy hybrydowiec. Zahasz? Halo, cześć Daniel. Jak ci się jedzie? Jak ci się jedzie? Zasuwam pod górkę. Tak myślałem. Tak tu jest mało w Polsce. Zostań ci chociaż spalanie na tych podjazdach piesiennych. O tak, wzrosło z 3,1 do 3,2. Zartujesz! No tak. Ja, nie widzę. Takie auto. To będę zasuwał 300. Dzięki. Proszę bardzo, robimy co możemy. Chociaż sobie klimę włącz, muzyki posłuchaj, będziesz bardziej zrelaksowany. Ładuję telefon bezprzewodowo, więc zużywamy energię jak możemy. Mogę włączyć w grzanie foteli. Dobra, ja włączam system rekuperacji błyska. To na razie. Cześć, szerokości. My, drodzy, jesteśmy na miejscu, jesteśmy w okolicach jeziora Rożnowskiego w miejscowości Wielogłowy.
i tu nas zaprowadził właśnie ślad GPS. Za chwilę robimy nowrotkę, ale teraz półmetek, czas podsumowań. Przejechaliśmy 115 km, zużyliśmy paliwa za 16 zł 31 groszy. Średnie spalanie 3,2. Ostatni odcinek podróży był dosyć wymagający, było sporo górek, więc spalanie odrobinę wzrosło. Jest pewien problem, otóż mieliśmy budżet 30 zł, wydaliśmy z tego 5,50 na jedzenie i picie, więc mamy 24,50 do wykorzystania na paliwo, a już przejechaliśmy, wyjeździliśmy 16, co oznacza, że nie przejedziemy na pozostałym paliwie nawet 100 km, co z kolei oznacza, że nie wrócimy do punktu wyjścia w ramach budżetu, który został nam przydzielony na paliwo. Mati! Co? Damy! I pod górę. Nie mam już co rzucić. Dobra, podliczamy. 2 kilo bananów po 3,99 to będzie 8 zł, 2 mleczka po 5 to jest... Po 2,50 to będzie 5, czyli 13 zł. Woda za 8 zł, gdzieś to będzie 21 zł. I tu kupiłem parę bananów i kubusia, czyli to będzie razem 21 pierwiastek z 9, jakieś 25 zeta. To zostało ci jeszcze 5 zł. No właśnie mi nie zostało, bo zostawiłem 5 zł na piwku w sklepie. To nie dojedziesz na tym. A jak coś robić, to z przytupu. Nawrót już był. Ciśniemy z powrotem. I oto cała różnica pomiędzy samochodem a rowerem. Przyjeżdżamy tu zrelaksowani. Opalam się. Podziwiam piękne okoliczności przyrody. A Szajbajk piłuje tym swoim rowerem pod górę. Przyjeżdża tu pewnie zdyszany, zmęczony. Nie ma sił nawet rozejrzeć się naokoło. No, a ja się tymczasem poopalam. Cały sęk polega na tym, żebym oszczędzał energię. Na podjazdach nie mam szans, po prostu muszę całą moją masę wciągnąć na samą górę. Ale na zjazdach i na prostej muszę trzymać jak najbardziej aerodynamiczną pozycję. Tylko wtedy jestem w stanie coś tutaj ugrać. Dodatkowo mój kombinezon ma specjalną strukturę, specjalne prążki, które układają się tak, by zmniejszać turbulencję za nami. Dzięki temu zyskuję jeszcze więcej. Na liczniku mamy 24 zł 29 groszy, zostało więc nam 20 groszy do wykorzystania, a przed nami, jak na złość, górka. Więc myślę, że ta górka nas ostatecznie zatrzyma w miejscu. 39. Dzwonimy do Szajbajka. No to my już przyjechaliśmy. Mamy na liczniku 24 zł 52 grosze. Przejechaliśmy równe 167 km, 167 i 300 metrów. Więc na tym skończyliśmy swoją część wyścigów. 167, dobra, a w tą stronę przejechaliśmy, w tę stronę 111 tu jest chyba, tak? No mi wyszło jakoś tam koło tego, tak. 111, 167, czyli mi zostaje 56 km do przejechania. No to fajnie, to ja powiem Ci, że nawet teraz pocisnę trochę, żeby szybciej trochę dojechać. Okej. Okay. Nie schudnij za bardzo, nie schudnij za bardzo. Pamiętaj, jeden deko jest warty 1 km. Abym nie oszukiwał, według wcześniej ustalonych zasad nie wolno było mi schudnąć więcej niż 1,5 kilo. Za każde 100 gramów po przekroczeniu tej wartości odejmowano by mi 10 km z przejechanego przeze mnie dystansu. Oszczędza energię, Daniel. Tu
góry, góry, moje ukochane góry. Ale nie dzisiaj chciałbym was oglądać, naprawdę. Przejechaliśmy dzisiaj tym samochodem ponad 200 km, spędziliśmy w nim ponad 4 godziny i uważam, że wynik w okolicach 3 litrów na 100 km jest naprawdę godny uwagi, tym bardziej, że droga, można powiedzieć, była cały czas albo pod górkę, albo z górki i silnik spalinowy musiał nam pomagać dosłownie co chwilę. Mimo to wynik, moim zdaniem, jest rewelacyjny. Mogilany, tego samego dnia, kilka godzin później. Kilka, czyli pewnie jest 7. Jesteśmy na tym samym parkingu i za chwilę zważymy szajbajka. Tu mamy wagę. Zapraszam. Ha! Ja nie mogę dłużej. 7,8. I jest 7,8. Jest! Rowerzyści zostają w mieście! Yes! 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 Szacun! To jest prawdziwa radość człowieka, który dalej może jeździć po ulicach Krakowa i nie tylko. Rozumiecie to? Dobrze, dobrze. No to cóż, gratuluję. Tak, słucham. No cześć, Zachar. No jak to? To w takim razie jutro do pracy zapi***asz rowerem. Zobacz, ten mikrofon jest włączony. A jak się patrzy? Patrzysz, czy jest on? Jest on? Jest, to dzięki. O, czekaj, majtki widać. Czekaj, czekaj. Zakleiłem. Wspólnie z Zacharem i naszą ekipą przeżyliśmy świetną przygodę. Nie wiem, czy dowiedliśmy czegokolwiek więcej oprócz tego, że rower i samochód potrafią być wspaniałym środkiem lokomocji, przyjaznym i zachwycającym. Jeżeli chcielibyście zobaczyć nasze dalsze przygody, wiecie, jak dać nam o tym znać. Tymczasem szerokości dla wszystkich rowerzystów i kierowców. Teraz. Może mi ktoś zapiąć zamek?